Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sonic Chrono Adventure. Jesteśmy na półmetku do zniszczenia wszystkich trzech generatorów. Jeden generator jest już zniszczony, natomiast drugi generator jest już bliżej niż tamten. Pierwszy był ognisty, drugi jest wodnisty. A zgadnijcie, jaki jest trzeci? A nie powiem, poczekajcie, później zobaczycie. No i cóż, woda, jak to zwykle z wodą bywa, spowalnia nas, możemy się utopić jako Super Sonic. Ach, szkoda, że tutaj nie ma Hyper Sonica. Fajnie by było jeszcze, bo to byłoby skorzystać z tego, że jako Hyper Sonic nie można się utopić. O, a tym razem nie obrywałem podczas transformacji. No, czemu? Wcześniej obrywałem, teraz nie obrywałem. Co jest grane? Może to kwestia, no nie wiem, klapki, że już w połowie animacji dopiero się włącza nieśmiertelność? No nie wiem, nie mam pojęcia. No właśnie, tak mnie zastanawia, czy jest jakaś fanowska gra, w której jest Hyper Sonic? Wiem, że oficjalne gry zupełnie to zaniedbały. Jedyna gra, w której to jest, to Sonic 3 & Knuckles i to tylko po połączeniu obu części razem. Ale to jest właśnie ciekawe, czy jest właśnie jakaś gra, gdzie jeszcze to jest. Nie tylko oficjalna, fanowskie też. Wiem, że są mody do Sonic Generations na Hyper Sonica, ale to właściwie jest tylko przekolorowanie Super Sonica. W sumie jakby tak połączyć Super Sonica i Hyper Sonica w jednej grze, to w sumie byłoby to nawet możliwe tak z punktu widzenia gameplayu. Super Sonic by dawał normalną nieśmiertelność, nieskończony boost, tego typu rzeczy, natomiast Hyper Sonic by pozwalał, podobnie jak w Sonic Generations Super Sonic, pomijać części poziomu. Do tego by również bardzo szybko zszerował pierścienie, więc obie formy by właściwie miały sens. Ale wątpię, że jeszcze Hyper Sonic wróci. W sumie miałby to najbardziej sensu. Z tych transformacji co jeszcze nie wróciły, bo oprócz Hyper Sonica nie wrócił nigdy Dark Spine Sonic, nie wrócił Jeziołak, nie wróciła zbroja zrobiona z Excalibura. Hyper Sonic nie jest żadnym wyjątkiem. Właściwie jedynym wyjątkiem jest Super Sonic właśnie. Taka skrzynka z Dragon Balla. W sumie to szkoda, że Sonic właśnie tak przestał zżerać wszystko, co było fajne. Sonic 2 było pod tym względem najgorsze. I Death Egg, i Super Sonic. Później to było tak... spokojniej. Chociaż chciałbym właśnie jeszcze zobaczyć jakąś skrzynkę czegoś fajnego. Co nie jest Dragon Balla. Na przykład z nutką inspiracji Kuren Lagana chciałem zobaczyć, jak wielkiego mecha Egon jest w stanie zrobić. To co było w Sonic Forces było świetne. Bardzo mi się podobały te wielkie mechy, chociaż bardzo szkoda, że no nie walczyło się z nimi, jedynie z finałowym bossem, który właściwie był przerobiony przez Super Ruby. Phantom Ruby. Ale chciałbym zobaczyć jeszcze większe mechy. Na przykład kiedyś sobie wyobrażałem Eggmanland jakby tak wstał. Taki mech o rozmiarze całego kontynentu. I cała gra mogłaby być właśnie umiejscowiona na takim wielkim mechu. Jak pierwszy raz to widziałem, się tak przestraszyłem. To było tak nagle. Tutaj też wychodzi ten syndrom tych dwóch klatek animacji. Ale to akurat straszyło mnie, bo to było tak nagłe. Nie, ja się wcale nie przestraszyłem. Przynajmniej nie teraz. A wracając do tematu transformacji. Czarna kulka daje nam nową transformację, której nazwa nie jest znana. Chociaż jestem pewien, że niemal wszystkim, co widzieli trzeci sezon Sonic X, ta transformacja natychmiastowo się skojarzy z pewną sceną, gdzie Sonic użył dużych ilości fałszywych szmaragdów chaosu i tak się wkurzył, że roboty, których miał problemy załatwić, będąc Super Sonikiem, był w stanie załatwiać... O tak, z powietrza. Szybka scena, już nie ma. Nie pamiętam już, jak to się nazywało w polskojęzycznej wersji, ale w anglojęzycznych zakątkach internetu nazywali to Dark Sonic. Mroczny Sonic. Albo Dark Super Sonic. Mroczny Super Sonic. Tylko ta transformacja z Super Soniciem ma o tyle mało wspólnego, że nie daje nam żadnej nieśmiertelności, poza tym krótkim polem siłowym, które zastępuje nam spin dash. Do tego jeszcze możemy sobie strzelać z palca. No i jeśli oberwiemy, tracimy transformację. Musimy znaleźć kolejną kulkę.
No i te kulki działają też podobnie jak wodniste i ogniste kulki, czyli wybijają nas do góry i można to łączyć z innymi symbolami. A ten celowniczek i jego wariacja to również charakterystyczny element gier Lake Weperta, który jest od After the Sequel właściwie w każdej grze. Było w After the Sequel, było w tutaj, Sonic Chrono Adventure, jest też w Sparku. Ciekawe, czy znajdzie jakiś sposób, żeby to się też znalazło w Sparku. Tylko o ile w After the Sequel trzeba było po prostu uciec przed tym celownikiem, kiedy się zatrzymał, to tutaj musimy kucnąć, nacisnąć skok i wtedy pojawi nam się na chwilę pole siłowe. Tylko nie za szybko, bo później nam się te pole siłowe skończy, ono trwa bardzo krótko. To nie jest tak, że jeśli długo przytrzymujemy, to wtedy te pole będzie dłużej. Jak wciśniemy, to pole się zawsze zachowuje przez taką samą ilość czasu. A właśnie, niemal mi zupełnie uciekło. Ta czarna transformacja również daje nam możliwość takiego rzucenia się na dół. Taką samą umiejętność ma kolczata tarcza, której niestety nie udało mi się wam zaprezentować, ale robi dokładnie to samo, więc właściwie niczego nie tracicie. To jest dokładnie taka sama umiejętność, lecenie na dół, niewadne odbijanie się od niczego. Naciskamy skok dwa razy, lecimy na dół i tyle. No i kolczata tarcza chroni przed kolcami, jak można się domyślać po nazwie oraz po ikonce. A teraz coś ten łebek nie strzela. Widać, gra jest na tyle miła, że podczas takich bardziej platformowych sekcji nie strzela. Byłoby trochę ciężko, jeśli trzeba byłoby się odbić powoli z jednej kulki na drugą. Powoli spadamy, a pole siłowe mamy do dyspozycji wyłącznie, kiedy stoimy na ziemi. Miło z ich strony. Chociaż można byłoby to na przykład wytłumaczyć jakąś ścianą czy czymś, a nie zwyczajną litością Eggmana. A, biedny Sonic. No właśnie sekcję platformową. Więc nie będę do niego strzelał. Niech zda łaskę pana. Jeszcze sobie do niego postrzelam, kiedy będzie używać tego swojego pola siłowego i nie będę mógł mu nic zrobić. Chociaż może musiał po prostu przeładować czy coś. Miał jakiś ważny powód, albo no nie wiem. Do toalety musiał iść, więc nie mógł w tym czasie strzelać. No teraz nie może do nas strzelać, bo jesteśmy za szybą. Ale i tak trzeba używać pola siłowego, dlatego że żeby się przedostać przez te drzwiczki, trzeba stać się na nich, aż do momentu, kiedy się otworzą. A kiedy się otwierają, to jednocześnie atakuje nas prąd. A pole siłowe jest prądoszczelne, izoluje, więc trzeba szybko w odpowiednim momencie stanąć na tych drzwiczkach i odpalić pole siłowe. Tylko niestety nie za wolno, bo jak oberwiemy, to później musimy nową kulkę zbierać. Na szczęście zawsze dają zaraz jakąś obok. Ale jak pierwszy raz w to grałem, to byłem bardzo zaskoczony. Że pierwsza kulka była ognista, następna była wodnista, no to się spodziewałem, że ta trzecia to będzie elektryczna, a to się okazuje, że tutaj jakaś mroczna, czarna transformacja, co strzela z palca i ma pole siłowe. Do tego też ten poziom nie podoba za żadnym konkretnym żywiołem. Właściwie tutaj przeszkodami to są prądy oraz kolce, a nie jakiś żywioł, tak jak w pierwszym generatorze był to ogień, a w drugim woda. No, chociaż tutaj właściwie taką przeszkodą żywiołem jest Eggman. Więc można powiedzieć, że tym żywiołem jest magnetyczność. Mówię. Chociaż to trochę doszukiwanie się wzorca na siłę. No i mówiąc o tym wielkim plemniku Eggmana. Czasem synchronizacja pomiędzy prądami i celownikiem nie jest zbyt przyjemna. No i nie wiadomo właśnie, czy najpierw się bronić przed celownikiem, czy najpierw przed prądami. Czasem mi się trafiało tak, że akurat przed prądami się ochroniłem, ale akurat oberwałem od celownika, przez co musiałem ponownie lądować na tych drzwiach. Ale takie najpierw prezentowanie pojedynczo elementów, a później ich łączenie, bardzo mi się kojarzy z Mega Manem. Tam dosyć często są takie sytuacje, gdzie na przykład powiedzmy zapada się most oraz są przeciwnicy atakujący z góry. A później jest sytuacja, kiedy przeciwnicy nas atakują z góry, jednocześnie kiedy most się zapada. Tego typu rzeczy, które w dzisiejszych czasach to w sumie są dosyć standardową procedurą. Do tego jeszcze, jakby można było to wykorzystać z jakiegoś bossa. W sumie takie możliwości kombinowania to są niemal nieskończone w niemal każdej grze.
Wystarczy tylko odrobina kreatywności, więc jeśli będziecie robić własną grę i nie będziecie mieli pomysłu co zrobić, zróbcie to samo co wcześniej, tylko połączcie dwie różne rzeczy. I już będzie coś nowego. Też tak często nauka szła do przodu, że to był mniej więcej odpowiednik rzucania mokrych skarpetek o ścianę i oglądania, która się przyklei. Nie wiem, próbował. Jak rozumiecie, raczej wolałbym nie brudzić ściany. No i oto trzeci, ostatni przycisk. Trzeci i ostatni generator wyłączony, więc maszyna Eggmana została unieszkodliwiona. Przynajmniej póki co, dopóki Eggman nie znajdzie sobie jakiegoś innego rozwiązania. Ale przynajmniej już tak nie wygląda strasznie. Nadal jest to taki wielki bąbel z łbem i wąsami, ale już nie wygląda to jak coś z horroru. To jest to! Jeśli teraz pójdziemy do niebieskiego imperium, myślę, że nie będzie żadnej drogi powrotnej. Upewnij się, że jesteś Wybacz, Sonic, czuję się trochę słabo. Czyli teraz jest ostatni moment, żeby zapisać grę, pozwiedzać sobie jeszcze mapę, na spokojnie pozbierać wszystkie znajdźki, nie przejmując się tym, że niebieskie imperium jest otoczone czarnym, wielkim czymś z magnetycznego płynu, który tak naprawdę też istnieje. Są płyny o właściwościach magnetycznych i właśnie można tak używać magnesu, żeby nimi manipulować, więc ten cały koncept z takim wielkim konstruktem z magnetycznego płynu nie jest nierealistyczny. Takie magnetyczne płyny noszą nazwę ferrofluidów. Polecam zobaczyć filmiki z nimi. Układa się w takie fajne kolce. No dobra, to teraz ostatni zapis w tej grze. Do zobaczenia w następnej, finałowej części.